Dzień dobry, Tomek Kutra, poligamia.pl. Za chwilę razem z Konradem Hildebrandem Owszem, także poligamia.pl. grać będziemy w Hole in the Wall, czyli najnowszą grę na Kinecta, jedną z nowszych. Jeżeli nie wiecie, czym jest Hole in the Wall, to być może pamiętacie taki japoński teleturniej, który potem przeniósł się także do różnych zachodnich krajów, w tym do Polski, i niektórzy mówili na niego ludzki Tetris. To prawie jak ludzka stonoga. Tak, ale nie wiem dlaczego nazwali to Tetrisem, tak czy siak. Zasady są proste. Leci kartonowa plansza i trzeba układać z wyciętymi konturami ludzi i ludzie muszą układać się w te kontury i bo inaczej wpadną do basenu z lawą. Z wodą. My nie mamy basenu, niestety, ale mamy Kinecta i zobaczymy, jak ten teleturniej, ta gra sprawdza się na tym sprzęcie. Tak więc zagraliśmy w Hole in the Wall, jak widzicie po naszych minach. Niestety nie podobało nam się. Nie, najbardziej gra wkurza tym, że w głównym trybie cały czas powtarzają się te same plansze. Nie można, dopóki się nie przemęczy etapu, nie można przejść do następnego i cały czas trzeba zaczynać od nowa, od nowa, od nowa. Całość jest dosyć trudna, więc nam nie udało się przejść przez drugi etap, mimo że próbowaliśmy kilka razy i wybaczcie, ale więcej nie mamy ochoty. Jest jeszcze tryb, który losuje zupełnie przypadkowe plansze i przechodzi się je aż do momentu, w którym się nie uda, ale też jest dosyć marny, bo czasami jak się trafi na początku na coś bardzo trudnego, to trzeba zaczynać od nowa z zerową ilością punktów. A poza tym tam też widać, że tych układów jest niewiele, bo się po prostu cały czas powtarzają. Owszem, jeżeli jesteście miłośnikami Demon Souls, to jest gra dla was. Jest podobnie trudna. Konrad oczywiście żartuje i teraz wszyscy będą go za to nienawidzić, ale Hole in the Wall jest też przy okazji źle wykonane, słabo wykorzystuje Kinecta. Myśleliśmy początkowo, że może to być fajna propozycja imprezowa, ale nie jest. Nie podoba nam się, nie polecamy zupełnie. Jedyne, co można zrobić z tym filmikiem, z tą grą, to nagrać śmieszny filmik i wrzucić go do internetu, żeby inni mogli się z was śmiać. I robimy to my, a wam w sumie nie polecamy. Dzięki.